Witam Państwa, Michał Bugno, to jest program Sektor Gości. Znajdujemy się w klubie Arrachion MMA Olsztyn. A naszym gościem jest dzisiaj Mamet Halidow, najlepszy polski zawodnik MMA. Witam Cię, Mamet. Witam serdecznie. Zastanawiałem się, czy nie przedstawić Ciebie jako kanibala, ale chyba taksywka niespecjalnie Ci podchodzi. Nie, to jest absolutnie... Mnie nie dotyczy gdzieś tam, jak mój pierwszy start był w Stanach. Amerykanie to nadali ten pseudonim. A ty musiałeś zaakceptować tą ksywkę? Powiedziałeś, ja okej, okay, może być? Znaczy nie, ja dopiero jak przyjechałem do Stanów, jak już wychodziłem do walki, dowiedziałem się, że jestem kanibalem. Ale oczywiście w żaden sposób z tym pseudonimem się nie utożsamiam. I nie wychodzę do walk właśnie o takim pseudonim. Ty masz jakiś prawdziwy pseudonim, Nick? Czy wszyscy mówią ci po prostu Mamet i zawsze tak jestem? Jestem Mamet Halidow. Tylko tyle. Okay, a podobają ci się te ksywki tak jak Gorilla, Dominator czy Masakra, które się pojawiają wśród zawodników MMA w Polsce? Mi to nie przeszkadza absolutnie, jak ktoś ma tam jakieś... No wiadomo, to nie jest tak, że nadane przez samych tych zawodników gdzieś tam. Akurat ja nie miałem. Okej, okay, zostawmy te pseudonimy. Ty masz za sobą 10 lat kariery zawodowej w MMA. Jak porównasz sytuację w MMA w Polsce 10 lat temu do tego, co wokół MMA dzieje się dzisiaj? Da się to w ogóle porównać? Wiadomo, że 10 lat temu to MMA to było gdzieś tam w kuluarach, gdzieś tam w dyskotekach. Kojarzyło się to z półświatkiem i tak dalej, że to był brutalny sport, że to nie jest w ogóle sport. Dzisiaj patrzymy na to jako na prawdziwy sport i to jest dokonanie właśnie zawodników, organizacji, tej najważniejszej tak naprawdę w Polsce KSW, które wyciągnęło właśnie z tego podziemia MMA i pokazało ludziom, że to jest prawdziwy, piękny sport. No właśnie, ty na KSW zacząłeś walczyć w 2007 roku, konkretnie na KSW 7. Czy liczyłeś wtedy po cichu, że to wszystko tak bardzo się rozwinie, że za kilka lat może to być dla ciebie sposobem na życie, sposobem na utrzymanie rodziny? Absolutnie. Nawet Maciek Kowulski do mnie mówił, że mamy niestety będziesz pionierem, nie będziesz zarabiał, bo to naprawdę pierwsze kroki stawiamy w MMA i gdzieś tam następne pokolenie będzie z tego żyło. Godziłeś się z tym, że tak to... Ja godziłem się, bo ja liczyłem na karierę za granicą, po prostu było powiedziane, że będę gdzieś tam startował w KSW i będę za granicą. I moim celem to było Japonia, bo najbardziej mi się podobało w tamtych czasach, no ale wtedy już Pride'u nie było, bo najbardziej lubiłem Pride, ale ta gala przestała istnieć. No ale mówi się, że KSW wzoruje się na Pride, jeżeli chodzi o tak, całą otoczkę. Tak. I no początki, bardzo fajna gala, wiadomo, że najlepsze było, ale teraz porównać dzisiejszą galę i początki KSW, no to jest po prostu przepaść. MMA stało się bardzo popularne w Polsce. W tej chwili można chyba powiedzieć, że jest to jedna z najpopularniejszych, najbardziej medialnych dyscyplin sportowych w naszym kraju. Znaczy, nie odnosisz takiego wrażenia, że w największym stopniu jest to spowodowane wejściem do tego sportu Mariusza Pudzianowskiego 5 lat temu? Oczywiście, że tak. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że tak naprawdę kolejnych kibiców ściągnął Mariusz swoją osobą i za to mu dziękujemy. Dzisiaj kibice są też również oglądają nie tylko Mariusza i nas, i innych zawodników też i podziwiają, i lubią, i kibicują nam. No i wiadomo, że tak naprawdę no, ten krok z Mariuszem był takim, można powiedzieć, że przełomowym. No. Jego pierwszą walkę z Marcinem Najmanem w 2009 roku obejrzało w telewizji 6 milionów widzów, co było absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o oglądalność walki MMA w Polsce. Ja pamiętam, że później przez tydzień zainteresowanie Pudzianem, KSW, MMA było tak duże, że praktycznie przez tydzień no, nie ściągaliśmy Pudziana z jedynki na stronie głównej Wirtualnej Polski. Autentycznie przez tydzień były tam informacje tylko o Pudzianie. Jak ty wspominasz to pamiętne starcie Pudziana z Najmanem? To dobrze, że taka walka się odbyła? Oczywiście, że tak. Mnóstwo ludzi to interesowało, tę walkę. No, trzeba było pozytywną postać i negatywną postać. No, i pozytywną postacią był Mariusz i niestety Najman w tej sytuacji był negatywną postacią. No i no, każdy chciał, no wiadomo, że każdy chciał, żeby Mariusz wygrał, no, pobił tego Najmana. No, tak było dookoła słychać. No, no i ciekawiło. No, ja sam byłem ciekawy, jak to będzie wyglądało. No, tak naprawdę no, Najman, bokser, pierwszy start w MMA. Oczywiście Mariusz Pudzianowski, pięciokrotny mistrz w strongmanach, też MMA, no i ciekawe kto lepszy. No. No tutaj widzieliśmy, co tam się działo. Saleta i Najman wchodzili jako pięściarze. Mariusz Pudzianowski wszedł jako strongman, który zresztą poświęcił się później tej dyscyplinie. Natomiast jeszcze dalej poszli organizatorzy konkurencyjnej gali MMA, tak, gdzie pojawił się kulturysta Robert Burnejka i tancerz Dawid Ozdoba. Czy jak postrzegasz te freakfighty dzisiaj z perspektywy czasu? Czy tego typu freakfighty były potrzebne polskiemu MMA?
No, na jakimś tam etapie tak, oczywiście, że tak. No, ten etap już minęliśmy. Teraz już nie potrzeba żadnych free fightów. Tym bardziej, że no Mariusz teraz dzień dzisiejszy nie jest tylko, można powiedzieć, początkującym zawodnikiem MMA. To jest już taki, można powiedzieć, prawdziwy zawodnik MMA, no, więc to jakby na niego tak nie patrzymy dzisiaj. No, i myślę, że dzisiaj kolejnych free fightów to chyba już nie potrzeba tak naprawdę, bo społeczeństwo już poznało MMA i już wie, że co to nasze parter, co to zapasy, co to stójka, więc zdają sobie sprawę, że... A jeszcze parę lat temu pewnie pytali ciebie o to, czy trenujesz KSW, tak? Bo... Dokładnie. To co Mariusz. Mi to nie przeszkadzało. Tego typu pytania już się nie pojawiają. Dzisiaj już nie. Bo mi tak było, że ludzie nie rozróżniali KSW od MMA, MMA od UFC i tak dalej. To wszystkie skróty. No tak, ale dzisiaj już jest, bo społeczeństwo jest, no, jakby już się wychowało. Mhm. Pudzian stoczył już 10 walk w MMA. Jak oceniasz postępy, które zrobił w tym czasie przez ostatnie 5 lat? No robi cały czas, no to się człowiek rozwinął. Ja naprawdę go podziwiam z tego względu, że ciężko przejść ze strongmanów, tak naprawdę to jest w ogóle inny wysiłek. To jest taka potężna masa mięśniowa, więc ciężko przejść z tego sportu na sporty, na MMA na przykład. I on robi postępy, bo ciężko trenuje na to. Ciężko to jakby... Nie robię tego dla, można powiedzieć, dla zabawy. Choć to mówisz, dla zabawy to robię, ale to może tak po prostu mówię, ale do tego bardzo poważnie podchodzi. Teraz przed Mariuszem trudna walka z Pawłem Nastulą na KSW 29 w Krakowie. Kto jest dla ciebie faworytem tego starcia? No, ja zawsze mówię, że MMA to taki sport nieprzewidywalny, że ja nie mam pojęcia dzisiaj, no, czy to będzie Nastula, czy to będzie... Mariusz, no. W Polsce jesteś postrzegany jako totalna gwiazda MMA, jako najlepszy polski zawodnik, bo nim jesteś. Natomiast chciałbym zapytać o to, jak wygląda to w Czeczeniu. Czy jak chodzisz po ulicach Groznego, to ludzie ciebie rozpoznają na ulicy? No tak, młodzi ludzie poznają, najstarsi ludzie poznają, jak jestem w Groznym, przyjeżdżam tam 2 razy w roku. I rzeczywiście tam się pozmieniało trochę. Twoi rodzice oglądają twoje walki w Czeczeniu? Tak, ale to już po tym, nie na żywo, powtórki oglądają. Są dumni z syna? Z tego, jaką gwiazdą stał się w Polsce? Na pewno ojciec jest bardzo dumny z tego, że jestem sportowcem i do właściwą drogą idę, bo tak mnie wychowywał. Tak naprawdę dzięki Bogu i jemu jestem tak naprawdę. To on mnie wysłał studiować, to on mi pomagał cały czas w tym, co robię. Tak naprawdę, no i dumny jest z tego.